Dzień dobry Państwu, Panie Profesorze, Panie Dziekanie, Szanowni Państwo, drodzy prelegenci, kochani studenci. Witam Państwa serdecznie na konferencji naukowej, na Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która poświęcona jest zagadnieniom zarządzania uczelnią. To jest temat aktualny, miejsce najbardziej właściwe, Uniwersytet Wrocławski i treści, które będą poruszane na konferencji, jak przedstawia program konferencji, są tymi zagadnieniami, które są szczególnie ważne dla funkcjonowania uczelni w dzisiejszej rzeczywistości w ramach tych ciągłych wyzwań, przemian, z którymi zmaga się rynek edukacyjny. Dlatego też bardzo się cieszę, że właśnie tematyka funkcjonowania uczelni stała się przedmiotem zainteresowania, które będzie tutaj głębiej i analizowane i później dyskutowane, nie tylko pewnie w dzisiejszym dniu, ale ta debata przeniesie się również na kolejne odsłony w różnych miejscach i w różnym czasie, a dyskutować jest o czym. Jak wiadomo, system szkolnictwa wyższego podlega zmianom, które trwają już od dłuższego czasu. Te zmiany, które zostały przyjęte w 2011 roku, były i są nadal wdrażane, a jak wiemy, w Sejmie trwają kolejne prace nad tą podstawową ustawą dla funkcjonowania uczelni, jaką jest Prawo o szkolnictwie wyższym, i tych zagadnień, które pojawiają się, które są nowe, które wymagają od władz uczelni, od nas wszystkich funkcjonujących w uniwersytecie, wymagają ciągłego przeformowywania się, dostosowywania się do tych wyzwań, które niesie porządek prawny, ale przede wszystkim oczekiwanie otoczenia społeczno-gospodarczego. Rola uniwersytetów zmienia się. Zmienia się dlatego, że uniwersytety poza tradycyjnymi funkcjami, które do tej pory pełniły w przestrzeni publicznej, w przestrzeni prywatnej, również muszą spełniać te wszystkie postulaty, które oczekują od nas zarówno absolwenci uniwersytetów, jak i ci z Państwa, którzy dzisiaj już, a w przyszłości będziecie zatrudniać naszych absolwentów, bo na pewno z grona tutaj znajdującego się w tej sali takie osoby są, a w przyszłości na pewno będą. Coraz częściej słyszymy, coraz częściej są przedstawiane nam wyniki badań, gdzie jednostki zewnętrzne, które by nam się nigdy nawet w takich prostych dyskusjach nie śniło, nie wyrażało, że jesteśmy przedmiotem oceny, tak, oceniają nas. Na przykład oceniają nas i pytają, czy nasi absolwenci, czy nasi studenci w rywalizacji ze studentami innych uczelni, innych szkół, innych typów szkół, profili, zyskują w rywalizacji o miejsca pracy, o wyniki, o efekty pracy. Dlatego też ta dyskusja o zarządzaniu uczelnią jest dyskusją, która niesie ze sobą wielki ładunek, nie tylko teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczny, ponieważ uczelnia to nie tylko sama konstrukcja prawna, na którą na tym wydziale bardzo często spoglądamy, ale jest to przede wszystkim pewien twór społeczny, który jest zazębiony w otoczenie regionu, w otoczenie kraju czy całego państwa. Dzisiaj tych zagadnień, które są w uczelni, które wy Państwo doświadczacie na różnych odcinkach działalności w uniwersytecie i poza uniwersytetem i w związku z uniwersytetem, tych, które właśnie wywołują dyskusje i znaki zapytania, jest bardzo wiele. Pojawiają się nowe kwestie, znamy doświadczenia, w jakich uniwersytet, uczelnie publiczne funkcjonują i uczelnie prywatne, a są to sprawy różnej wagi i różnej natury. Z jednej strony uniwersytet, uczelnia kojarzy nam się przede wszystkim z domeną prawa publicznego, prawa administracyjnego, które tutaj odgrywa wiodącą rolę, ale z drugiej strony widzimy wzmacniającą się pozycję rozwiązań prywatnoprawnych. Chociażby patrzę na studentów, na umowy ze studentami, które dzisiaj, a jeszcze w niedalekiej przyszłości, jeszcze bardziej będą konkretyzować wzajemne relacje między użytkownikiem a uczelnią dającą
określone tutaj ze swojej strony zasoby i możliwości. Wspomnę chociażby o tych zadaniach, które niedługo będą uniwersytety i uczelnie czekały, a mianowicie potwierdzanie efektów uczenia się, studia naprzemienne. To są te zagadnienia, które dzisiaj są już w fazie także prac parlamentarnych. Przestały być tylko elementem debaty w obszarze koncepcji wokół uczelni, ale stają się pewną bliższą czy dalszą rzeczywistością prawną i z tą rzeczywistością się zmierzymy. Znamy również sytuację uczelni, sytuację całego systemu instytucjonalnego szkolnictwa wyższego przez pryzmat orzecznictwa. Na przykład znane i głośne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2013 roku, które poddało pod wątpliwość funkcjonowanie i działalność podstawowego, można byłoby powiedzieć językiem prawa administracyjnego, kontrolera działalności uczelni Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zakwestionowano z punktu widzenia Konstytucji pewne działania, pewne procedury odwoławcze, które na etapie działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej są realizowane. Wyrok został wydany, mamy odpowiedni czas, ustawodawca ma odpowiedni czas na przystosowanie się. Z drugiej strony to uczelnia, dzisiaj każda jest postrzegana chociażby przez rozwiązania dotyczące ochrony konkurencji jako podmiot tego prawa. Dlatego też zagadnień, które lokują się w obszarze zarządzania szkołą wyższą jest bardzo wiele. Dlatego też gratuluję wyboru tematu. I na pewno wiem, że to, co zostanie tutaj powiedziane, to, co później jeszcze konferencja przyniesie jako swój owoc w różnych formach, pogłębi, poszerzy, posunie nas do przodu w zakresie tych zagadnień. Także życzę Państwu udanej debaty, burzliwych dyskusji i wszystkiego najlepszego. Tylko żałuję, że nie będę mógł z Wami być cały czas, bo wiele z tych tematów jest mi bardzo bliskich, ale myślę, że będzie możliwość zapoznania się z tymi owocami, bo pewnie publikacja pokonferencyjna w przyszłości zostanie wydana. Także nie stracę na tym, a Państwo, którzy złożyliście serce organizacyjne, którzy przygotowaliście wystąpienia, bardzo Wam dziękuję za to zaangażowanie i całemu sztabowi organizacyjnemu. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.